A sponsorem dzisiejszego odcineczka była porównywarka ubezpieczeń MOB. Jeśli ktoś zakupi nową brykę w swojej rodzinie, wchodzi w porównywareczkę, wpisuje dane pojazdu, od pojemności, modelu i tak dalej i wyskakuje Wam najlepsze ubezpieczenie. Także MOB ubezpieczyć Was lubi, a na hasło Strong Ekipa macie 150 zł cashbacku, także pozdrawiam i udanych ubezpieczeń. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku, proszę Państwa. Brakuje mi kubków, wysłałem żonę na stację. Kubki to jest mały szczegół ci powiem, tak naprawdę. Kubki jest mały szczegół, możesz, o, tam jest troszeczkę widowni, możesz kurwa tutaj pokazać. Nasi widzowie, wierni widzowie przyjechali do nas zewsząd, z daleka. Tak jest. Nawet przyjechał widz z Gardei, proszę Państwa, tak. Dzisiaj do nas. Są ludzie z Gardei, są z nadmorza, nasi przyjaciele, są ludzie z całej Polski, była Warszawa. Wiśnia, skąd jest? Gdzie my byliśmy? Wielkopolska, nie? Wiśnia, tabletki na gadanie bierze. Jest, nie, od wiśni jest bardziej zagadujący z Gardei. Widz z Gardei. Widz z Gardei jest w porządku. Generalnie chcemy wypić za przyszły interes, ale jest tu jedna osoba, która się dzisiaj po to zatopić, że za to nie trzeba pić. Głośno nie mów, domyślam się, że jest to trener. Jakiś powiedział mi, że jak nie będę jutro na zapasach, to mi kurwa sam tu przyjedzie i zapasy zorganizuje. Więc panowie, nie obraźcie się na mnie. Znaczy oczywiście wódkę też mam. No ale to co, setkę wypijesz? Czy nie? Wypiję. No, ale nie jedno. I to mi się podoba. Ale nie jedno. To do jednej to się nie odpala, wie. No tak, szczerze to nie, mówię nie się. Nie, jedno, raz, dwa, trzy, ty, cztery. Przypomniałem się kojarzyć taki odcinek, że odcinek tego gościa, co synem otwieram szampanę, nie mógł otworzyć. I mi się to przypomina, weź to tak, kurwa. Ale to jest syn, kurwa. No ja też taki jestem, trochę nie tak. Sweater boys. Syn był, kurwa. Zawodowiec. Daj mi tylko trząsnąć, że ja chcę trząsnąć. No. A ty go trząsnąłeś już? Jeszcze nie, chciałem trząsnąć, żeby się tak pośmieliło. Ja uciekam chyba. Stój. Jeb w te witryny. Pająk. Czekaj, bo ty jesteś nieskoordynowany, jeszcze szybę potłuczesz. No właśnie to... użyję w tą stronę, kurwa. I w BMK też nie. Nie, no poczekaj, to przecież to jeszcze nie ten. O, no. Teraz już? Teraz można... Pogadę. No teraz można potrząsnąć. Daj, zatrząsnę se. Trząśnicę, dobra. I to wyszeli samo? No jak samo, to trzymaj kciukiem. No. Poczekaj. No. Weź mu to zabierz. Trzeba, to jest Martini jest. Kurwa, to co on mi tu przywiózł do chuja wasza? To wino jest. To nie wybuchło. No i chuj, poszło się jebać, cały misterny plan. A mówiłem, kurwa, szampanie no robi tak. Proszę Państwa, jak wiem... jak tam wie? Proszę Cię bardzo, uprzejmie. Ja to tak szampana nie bardzo. Ale to mam ja się kiedyś bardzo strułem takimi trunkami od tamtej pory. Weź ja, pole, żeby sam ja się ten, ja Wam powiem, wznoszę to za sukces Real Gym. I za sukces widzów. Tak, zawsze pozdrawiam, to dzisiaj nie będę pozdrawiał, tylko po prostu piję najzwyczajniej w świecie. Zdrowie widzów. Zdrowie widzów w Strong Ekipie, piję również zdrowie moich hejterów, którzy znajdują się na Strong Ekipie. Wasze zdrówko, mistrzowie. Wszystkiego dobrego, tak jest. Tak jest. Oby to się zdrowie, tam, oby się kręciło. Oby w tym głownie, kurwa, się... Dobre. Dobre? Dobre. A to od przyjaciela mojego? Ty, żebyś ty teraz takim degustatorem winny został, jak stoisz i mówisz, dobre. Się dobre. Ja dzisiaj nie chcę wchodzić, bo ja chcę wieczorem jeszcze tu poćwiczyć i na spacer. Dobrze pójdziesz. Mówisz? Tak. Ja, do tyłu, tak pójdę. Pójdziesz. Na boki, do tyłu. Ja proszę Państwa, dzisiaj nie zaczynam ćwiczyć. Dziś notuję w głowie. No mówiłeś mnie. Przekonałeś mnie. W niedzielę się nie trenuje. Treningowy. Przekonaliście mnie. W niedzielę się nie trenuje. Niedziela jest dniem świętym. Pod koniec odcinka. Może dwa odcinki chcecie zrobić, może wypić dwie flaszki i tam będzie z widzami potem, ale poczekaj, nie, poczekaj, ale poczekaj. A później puff challenge. Kto dalej, kto wyżej. Ja po tym to ojej, człowieku, pół miasta mi zażywał. Nie, ale panowie, jeszcze raz dziękuję, że przyjechaliście. Też z tego miejsca. Kurwa, chujem bym tego nie zrobił. Chciałem podziękować wszystkim tym przyjaciołom, którzy mi pomogli tutaj skręcać ten sprzęt, włożyć ten sprzęt. Było tego naprawdę dużo. Ja się naskręcałem, kurwa. Ja najwięcej się naskręcałem. Kurwa, że nic się nie skręciłem. Ja byłem raz doglądnąć i powiedzieć, co gdzie ma stać. Dajcie mu tylko podziękować wszystkim tym, którzy kurde siedzieli tutaj ze mną nocami. Ja skręcałem, to zobaczcie, jakie mam odciski. Bardzo ważne jest to, że chciałem podziękować. Później się mogę nie odzywać cały odcinek. Żony to odcinek. Chciałem wam, wiem, ale muszę tutaj podziękować tym, którzy mi pomagali, bo bym kurwa nie usnął. Serdecznie, chłopaki, serdecznie. Dziękuję. Ja sobie więcej wypiję, jak mam jeden więcej. Ja minutę będę tylko i ja aż w ogóle się nie odzywam potem. Dopóki piję, masz szansę. Tak. Serdecznie chciałem chłopaki podziękować za to, że nocami ze mną skręcaliście, wnosiliśmy ten kurwa cały gruz. Ciężko było, jeszcze raz naprawdę do końca życia będę pamiętał i widzimy się po otwarciu. Zobacz, jakim trzeba być gościem, no nie, żeby porównywać zawodowego sportowca, no nie, do chłopa, co albo siedział w barze, albo siedział na budowie, albo był na treningu okazyjnie, nie? Człowieku, no pamiętasz, jak ci kiedyś mówiłem, Mister Olimpia bym wygrał, nie? I by było źle.
Ja powiem wam szczerze, niebywałe. No. Nie czytałem komentarzy. Przecież bo wiadomo, że on ma, wiadomo, że on ma jakościowo zarąbistą rękę, bo jaką on ma mieć, jak on 25 lat zajmuje się zawodowym sportem. No. Jest deficyt kubków. Ja mam jeszcze jeden czysty. Jeden masz czysty, dobra, idziemy tu dalej, kurde. A dla tych jeszcze, co piszą tam, że moja babka też ma taką łapę, to weźcie babkę, ale słuchaj. Ale tak fajnie to zabrzmiała, dla no. tych, co piszą, że moja babka ma... Tak, dla tych, co piszą, że babka ma taką łapę jak ja, to weźcie tą babkę i niech ta babka tą łapą wyciśnie 195 kilo. Co wy myślicie, że ja czym to wycisnę? Tłuszczem? A tam jutro jem w filmik, jak ta babka 195 na dwa razy bierze. I by się musiał zwijać, kurde. Musiałbyś karierę internetową zakończyć. Dobra, ty, kto się nie brzydzi po nas pić mało kubków? Żona miała jechać po kubki, nie pojechała, także jest mała awaria, ktoś tam skoczył, mam nadzieję, że zaraz dowiozą. Niehigienicznie, ale kurde, muszę wam tak rozlewać. Zapraszamy Real Gym, najlepsza siłownia jaka może być, aby się rozwijała. Jak wam się podoba? Fajne, jest fajne. Nie, kupę serducha pewnie już dosadziłem, nie, naprawdę. Maszysta, no właśnie, polskie. Fajnie, klata, jak ja robię klatę, ostatnio robiłem 87, maksa, nie? Robiłem sobie na treningu, teraz siadłem dziwnie. Ale tu masz idealnie wyważone krążki, bo to jest z grand, sprzęt z granda, to jest sprzęt przemysłowy. I kobieta moja ma sztanka super. Fajnie. Pamiętasz jak byliśmy w sklepie z Gardei? No. Co mi zwracałeś uwagę, że ja nie mam racji? O ekspedientkę? Co zostaliśmy wyproszeni w niekulturalny sposób? Moja kobieta z nią do szkoły chodziła, nie? Ja patrzę na odcinku, no przy Gardei. Patrzę sobie na odcinku, nie? I pokazuję kobicia. Moja kobieta mówi, no ja ją znam, bo my tam mieszkamy obok. Mówi, no ja ją znam, ona zawsze była taka wredna, nie? No i co? Wiesz, myśmy od razu do tego rozkminili. Ale to powinniście się nie tak zachować. Przyjechać sam, bo na przykład cała Gardeja. No. I tak wiesz, wyjaśnisz tą sytuację dzisiaj. Ty, trenerowi, weź się na to. Tu teraz trenerowi Polak, nie możemy do Marii, ale to Marcin. Parę lekcji muszą być. Martini mówi, że tego. No. Trenerowi? Trener. Jest taki moment, że gdzieś tam chcesz się pośmiać? Malutkiego? Ja nie ćwiczę! Mogę sobie ćwiczyć. Marcin, jak powiedz mi, można dzisiaj napić się łyka tego kurde winka, jak jutro trening czeka, kurde? Ja piłem już z tego. To jest karygodne. Kto się nie brzydzi, Tomasz, z gwinta, z nie robisz alkohol. To nie jest zgodne z kodeksem ninja. Nie, szefie? Ze zdrowym rozsądkiem nawet to nie jest, kurde. Ale ja trenerze dzisiaj delikatnie... Wyprostuję. Ale ja dobre im właśnie to mówię, zaraz zacznę agresywnie reagować. To co, to kurwa, jak się nie napijesz, nie weźmiesz teraz to za siłę, to co, to ona splajtuje, w ogóle nie pójdzie. W ogóle koniec możesz zabić. Trener dobrze myśli, ale psychologicznie trochę źle. Czemu? Siłownia faktycznie, może stanie się fizyczny, nie zmieni, ale mój psychiczny się zmieni, bo ja będę miał przez kolejne 2-3 miesiące tam słuchania, że tak, nie napił się, nie wypił, no weselu, ale to bądź asertywny, no zobacz, mi tak gadali. No. Mi tak gadają 17 lat, wiesz koło czego mi to lata? Ty, nie to, żebym cię podpuszczał, ja na weselu też pił swoim, ja nie powinien. Ja byłem dwa razy świadkiem na weselu mojego braciaka i siostry, swoja 18 i tak dalej, i piłem. No i co? A ty piłeś. I walki się wygrywa. A ty go podpuszczasz celowo. Nie, ja go nie podpuszczam, bo ja nie chcę, żeby mnie złamał. Bo... To samo co nasz kolega właśnie, urodziny dzieci i urodziny dzieci to jest... To urodziny dzieci to jest przykrywka, bo jak się nie napijesz za dziecko, no to nie wiem, co się dziecko stanie. Co to za w ogóle jakieś pogańskie, kurwa, dziwne hasła, wierzenia. To jakieś. Nie pogańskie, tylko taka jest nasza narodowa tradycja. No może niektóre nasze tradycje narodowe biorą się z wierzeń pogańskich, ale są przez Kościół katolicki w pełni akceptowalne. Nie, także nie rozumiem tradycji chlania wód. No, Marcin. A jakbyś się nie napił, co zacytuję, by się odjebało? To ja ci teraz zacytuję dość trenerze religijnie. Nawet Pan Jezus w Kanie Galilejskiej wino w wodę zmienił? Zmienił, a mów Coca-Cola. Ale nie pił. Zmienił, ale nie pił. Pił. Ja zaraz zmienię to w mocz. Na przykład. Też co? I to jest cud? Trochę tak. Dobra. Ja rozumiem nawet, jestem w stanie zrozumieć jakieś tam picia, nie picia, tylko nie rozumiem tej odtoczki i dorabiania ideologii, że to jest za zdrowie kogoś, czy coś takiego. Jakie kurwa zdrowie? To co, to takim rozmowie, tak nie napije się, to co, to zdechnie? To ja... Jakaś taka tradycja jest. No. To jest takie przejście z chuja na kontrabas. No mniej więcej, bo to tak samo głupio brzmi. Ty, to jest siłownia czy rewia mody? Zobacz. To jest rewia mody i siłownia. Rewia mody i siłownia. Zapytałeś go tylko, czy wypije jednego, a dostałeś 10-minutowy wywiad psychologiczny. Ale on wie, dlatego się ciebie dzisiaj pakujemy o 12 w nocy w pociąg do Gardei. I ja mam swój samochód, a to jak ja pociągiem jadę, to możesz mi polać. Nie będziesz w stanie jechać. Tak? Musisz, żeby stąd odjechać, musisz wypić trzy wazony z gwinta. Zraz się chociaż zrzygać zabrał. No to ale rzygam po drugim, żeby Krzysiek miał o czym tydzień gadać, bo on lubi takie rzeczy. Także w siłownię już w poprzednim odcinku widzieliście, jak wygląda całe wejście, jakoś jest to
nie wiem, pewnie skubę serducha tu wsadziłem, kurczę, i mam nadzieję, że to gdzieś tam fajnie wypali, bo też ludzie też zainteresowani, są, możemy wejść. Weź pokazać, chłopaki trenują. Niestety nie dojechamy cały sprzęt, jeżeli chodzi o cardio. Kolejna bieżnia, schody dojadą w przyszłym czasie. Mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni się wszystko uda ogarnąć. No jak widzimy tutaj, już fajnie to żyje gdzieś, nie? A teraz udajemy się na parking w celu dalszego spożycia alkoholu. Też mamy tutaj od chłopaków z WGA energetyki, ale jesteś. Specyfik ukryty bez reklamy. Wódka jeszcze, proszę Państwa, weselna. Powiem Ci, że... Muszę mi zwiędły. Masz tego wina jeszcze? Tak, ale mówię, jakby do czego doszło... No to co Ty robisz? Wina grzał? Spakowało Ci? Pali w kogoś i wiesz. To ja powiem Ci, nie wiem czy dzisiaj nie wolę wypić tego wina, niż po tej wódce na przykład. Na weselu gadałem z gościem, który wozi wódkę. Kogo tam? I wiesz co robią? Już mówię. To nie są przeciwne. Przepraszam Marcin na chwilę. Słuchaj, gadałem z gościem, który wozi cysternami alkohole i tak dalej. Wiesz dlaczego, co się z wódką dzieje? Podjeżdża na przykład cysterna z jakąś chemią. Opróżniają ją do zera, nie myją, zalewają ją spirytem. Na przykład, no jedzie w świat. A wino to co robią? No ale to dobrze smakuje, zauważyłeś? No dobrze, ja bym coś wyczuł jakby, tylko ja coś ci powiem. Po tym jest 10 razy gorszy kac. Ale ja to tak piję tak w kwestii degustacji. No, ale degustujesz się pierwszym kubkiem. Trzecim będziesz już wiesz. Tak bardziej cywilizowany się czuję, jak to piję, bo to jest Martini Bianco. Kurwa, nie wiesz, co to jest Martini Bianco, człowieku. Ty pierwszy raz wypiłeś rusko i igristo i teraz myślisz, że to jest to samo. No. Kiedyś jak poszedłem do TED. Kiedyś powiem Ci, jak poszedłem pierwszy raz do Maxa na dyskotekę, no nie? Dwa wazony wypiłem, nie? Pamiętasz wazony, nie? Wypiłem dwa wazony, nie będę kończył. Ze wszystkich dziur, człowieku, leciało. Tak. Ostatni raz w 98 roku wypiłem dwa szampany i od tamtej pory nawet Sylwestra się nie napije szampana. Bo szampan szedł jak fontanna 100. A bo wczoraj rzucił. A dzisiaj chyba piję po to, aby móc rzucić. Abus! Przecież rzuciłeś! Tak, rzucałem razem z tobą. Chcesz to tobą rzucę zaraz? Nie! Rzucałem, ale nie razem z tobą. I zgadnij, kiedy rzuciłem. Dogardaliście, to rzucę. Ale rzuciłeś? Rzuciłem. Razem z nim. Wiesz, kiedy on rzucał, nie? Poważnie? Tak. Dzięki mnie rzuciłeś papierosy? Tak. Rzuciłem, oglądałem tyle odcinków i w każdym było, że nie palę. Nie, no spotkałem się tylko z nie pal. I od 3 maja tamtego roku, poprzedniego, nie palę. I teraz całkiem poważnie. Proszę o ciszę, całkiem poważnie. Chcesz coś zobaczyć? Możesz na chwilę? Przepraszam Cię. Bardzo się cieszę, że mogłem Ci pomóc rzucić palenie, to jest po pierwsze, bo zrobiłem bardzo dobry uczynek. Bo skoro ja nie mogę, a Ty rzuciłeś, to już jest wielki plus dla mnie i dla Ciebie. I powiem Ci tak samo, jak jeszcze mówiłem dużo o depresji. Wielu ludziom pomogłem, bo dostaję bardzo dużo wiadomości na temat depresji. Jestem z tego dumny i szczęśliwy. Z depresji nie wyszedł. Że mogłem, tylko fajki rzucił. Że mogłem pomóc ludziom. Że mogłem pomóc ludziom. No ale może kiedyś o depresję to wyjdzie. Ale Ty rzuciłeś palenie po odcinku. A tak się pierdolisz, 120? Jak Legunda, kurwa, na rynku i się nie, ja rzuciłem palenie pomiędzy odcinkiem 40 a 120 właśnie. No, to pomiędzy 40 a 120 to odrzucał 30 razy. No to ja z którymś z tych razy, nie wiem właśnie dokładnie który, ale z którymś z tych. Ale nie, no szczerze to Ci powiem, że też rzucałem kilka miesięcy, nie? Paliłem, nie paliłem i cały czas, no to jest podobnie jak Abus, nie? To, no jest to po prostu... A tu jest jeszcze coś takiego, że raz na jakiś czas się od dół upadłego, bo wtedy na kacu się rzuci. Nie, na kacu się rzuci, ale ja też tak miałem. Do domu jadę, nie palę 2 tygodnie, jest fajnie, super, jadę sobie do domu, nie? Piwko, coś tam jeszcze więcej. I pyk, i papieros. I znowu jest to samo, nie? Mocne, i koło się teraz zamyka, jest nie? Postanowienie, bo od 1 października, out. Próbuję. A kariera kulturystyczna zostaje zaczęta kiedy? Pro? Już jest, ale muszę mu powiedzieć właśnie, że ostatnio zauważyłem i to teraz nie... Że mam koszulkę porwaną. Nie, tam koszulkę porwaną, że naprawdę wychodzi ci ładnie triceps i gdzieś tam... No jasne, i coś tam tak. Widać bicepsa, nie? Ukrój, bo to ślepy by tego nie zauważył. A co do wagi, to jeszcze oglądałem piątkowy odcinek, był 109 kg, nie? Mówisz rano, wrzuciłem 106, nie? Chociaż tam komentarze, tak, zjadł 3 kilo jedzenia i tak dalej. Dobra, już nieważne w to. Dzisiaj się ważyłem na tej wadze, ta waga ma kilo do przodu na starcie już. Miałeś 108. Nie, wiesz o co chodzi? Ja wiem ile rano waży, ja zawsze podaję rano wagę, no to rano waży 106, nie? Ostatni pociąg Gardei. Ja powiem Ci szczerze, ja to mam w chuju głęboko, bo ja mam 45 lat, jestem prosty, tak jak mnie Bóg stworzył, ja nie mam kompleksów odnośnie mojego ciała, nigdy nie stosowałem żadnych sterydów,
ani takich innych historii, bo powiem ci, ci co na przykład walą sterydy, są trenerami personalnymi, chuj wie czym, jak wstawiają zdjęcia tych krat na brzuchach, to niech wstawią też zdjęcia badań na przykład, no nie? I powiem ci, to jest młode pokolenie tych ludzi, to na to moda jest od 10-15 lat, poczekamy za 10, za 15 lat, zobaczyć co się będzie działo z nimi, no. Dobry panowie. Cześć, moja kobieta chodzi w takich palmajnach. Nie, gdzie? Siema. A to są uniseksy, nie? Tak, tak, no. Uniseksy, nie? Tak, hejka. Cześć, cześć. Siemanko. A skąd przyjechaliście? O, elegancko, zapraszamy. Tu szef jest. Proszę nie, bardzo. Widzę. Już opowiadam po mieście. Za dużo tego Martini, nie dawaj takich trunków. No, mówię następnym razem, osi poleje niebieskie. Komu, tylko taka prawda jest. Zobaczysz, jakie kurwa żniwa ten kurwa nowoczesny bodybuilding, kurwa, i ta moda ej, no, będzie zbierać. Ale jak to też sobie wiesz, jak ktoś sobie dobrze tam stosuje i tak dalej, no to no, wszystko ty jest mądry jesteś? Nie, ale mówię, że wszystko jest dla wszystkich. Ja na przykład nie jestem za tym i tak dalej, okej, nie? Jestem na przykład podzielasz moje zdanie. Twojego zdania to... jestem i tak dalej, ale słuchaj, no każdy ma swoje życie i... No dokładnie. Wiesz, będzie sobie robił, co będzie chciał, oczywiście, nie? Że tak, ja do tego nic nie mam, tylko że wiesz, no. Jeszcze bym coś powiedział, ale już chuj się ugryzę w język, kurwa. Ja bym chciał się dowiedzieć, co się dzisiaj wydarzyło, że jesteś zły. Nie, elegancko, właśnie ja mam od jakiegoś czasu nie mam stresu w ogóle. Nie, z nią się nie dogaduję, elegancko, już mnie nie wkurwia, wiesz. Ale coś to był, byś taki przez moment już taki nakręcony byłeś. No, ty mnie nie widziałeś, jak jestem nakręcony. To jest, wiesz, kurwa, jest, są aktorzy. Bruce Willis jest, kurwa, aktorem i Borys Szyc, kurwa. No ja też. No, na przykład. I ty. Gdzie Angelika jest? Nie, no, to ty grasz, nie, ty grasz, no to co nie, no reality show nie, ma. Ty grasz rolę życia. Grądy, przypominaj te grądy. Dla nas grądy jest niewskazana do przypominania. Ja powiem. Nie, bo mi życie prywatne zrujnujesz. Powiem, że jesteś aktorem. Zrujnujesz moje... Zrujnujesz moje marzenie. Siedzi stara Grażyna i powiedzieć. A ty się nie nadawaj nabierać na jego numery, bo to jest jego podstawowy numer. Powiem. Nikt mnie nie zatrzyma, nic. Chodzi o podkredkę, nie? Tak? Angelika, kupiłaś mi? Tak. Cześć. Cześć. Taki zadowolony. Angelika, tak? Ogólnie to dzięki za te papieroski. Nie ma sprawy. Proszę Angelika, jak to nie, to, nie słuchaj go jak nic. To z tym aktorem było na tej gromdzie? Bo to aktor? Chodź tu. O, widzę, jaki kochający mąż nagle. Po co zaczynasz? Po co zaczynasz jakieś drażliwe tematy, które są... Ale fajnie się tłumaczyłeś, no. Fajnie się tłumaczyłeś. Angelika, Angelika na głośniku krzyczała. To nie gabus ją klepnie, wiesz. Niepotrzebne. Nie, to było tak. A co, Radzik z Abusem nie mogą? Ja w ramach... tłumaczył, że aktorem jest, tak? Ja w ramach sprostowania, podkreślam, byłem aktorem. Byłem i było kilka powtórek. Przyjdziemy się drzeć. A palca pomchałeś? Jeszcze. Zabier! Dla mnie. On jeszcze palce wąchał później, jak wracaliśmy. Banda debili. O mnie nie można źle powiedzieć, bo ja na nic nie patrzyłem. Jak... O tobie to można źle powiedzieć, bo cię tylko Micha w życiu interesuje i nic poza nią, kurwa. To też było, to było mocne, nie? Klientki chodzą prawie rozebrane, no nie? A ten człowieku schabowego. A te tak. Dobra. Ciao. Wiesz co, to ja w plastikach. Masz swój, dobra, elegancko. Ale ja na popitkę chcę. Może to też tak działa, nie? Czyli jednak dzisiaj pijesz. Ja delikatnie na pewno. Ja rano robotę mam. Rano muszę już o 7 siedzieć, o 7 rano muszę w pojazd siadać i prowadzić. Małolaci też piją? No jak? Chłopaki, no to dawajcie tutaj, nie? Dawaj. Dobra, przyjdzie zdrowie, pijemy. Tak to ma popić. Pomyślałbyś kiedyś, że nie napijesz taki... O, ja. Chodź, a ty samochodem przyjechałeś. Już. Dobra panowie, dziękuję wszystkim za przybycie. Bardzo mi miło, fajnie, że tutaj wpadliście. I tutaj się już, proszę państwa, kamera i odcinek pewnie zakończy. Wszystkiego dobrego. Dobra. Słuchajcie, ja wcześniej piłem wasze zdrowie, miałem już nie pozdrawiać, no ale tradycyjnie, żeby nie przerywać tej tradycji, serdecznie was pozdrawiam, życzę wam wszystkiego dobrego, bądźcie z nami, a my z wami, dziękuję. Jeszcze na koniec odcinka, żeby było jasność, nie propagujemy picia alkoholu. Jest tutaj taka sytuacja, że świętujemy otwarcie, także symbolicznie gdzieś tam się napiliśmy, wszystko żarty żartami. No i oczywiście tradycyjnie u nas na koniec czerstwy Krzysztof. Słuchajcie, jest zagadka, co robi facet w warzywniaku? Nie wiem, ale coś na pewno dziwnego. Grzebie. Bubsać. Grzebie w porach.
Ja chciałem na koniec odcinka pozdrowić całą Gardeję, cały Otłowiec i nawet tą panią z Monopolowego, może to ogląda, może tego nie ogląda. Nie wiem, ale przepraszam bardzo, ale pozdrawiam całą Gardeję. Ty, masz jeszcze, bo już braku. Mam, ale ja nie spoczywam gdzieś jutro o godzinie 10 rano. Jadę do Łodzi w celu zrobienia treningu zapaśniczego z moim trenerem Marcinem Bandur. Ale ma... Ty, a gdzie jestem? Ale musisz powiedzieć, że taki grzeczniejszy jesteś jak Marcin. Przy Bandu, no. Się nie bujasz, nie wozisz, nie myślisz za dużo. Ja teraz powiem po staropolsku. Wypiłeś jednego? To teraz musisz wypić drugiego, bo na jedną nogę to się przewrócisz. Jak ten rodzaj takie zachowanie, gdzie jestem ciągle namawiany i ściągany na złą drogę? Czekam. To jest właśnie, proszę Państwa, wpływ środowiska, który jest negatywny na moją osobę. Koper stoi tam na Łowiczu, tak. Dlaczego? A dlaczego Koper ma... Słyszysz? A dlaczego mam stać? Jak jest... Koper mówiła, to chyba wszystko w porządku, ale, bo nie jedzie. Ale właśnie jest w porządku, czemu mam? Nawet na drugą nogę, bo się przewrócić. Ale faktycznie przy Badlu, jak jest, nie? Pokorny taki, wiesz. Nic go nie boli, nie marudzi. Nie pije. Kiedy ja nie marudzę? Kiedy mam marudzę? Dlatego, panowie, ja jadę. Nie chcę widzieć żadnego upadku. Nie chcę zostawać. Ja ci Marcin wszystko powiem, nie Marcin. Ja wolę żyć w nieświadomości. Nagramy go, jak będzie leżał w tych tujach. Żebyś jeszcze tydzień nie leżał. Nie, to jest niemożliwe. Ja nie chcę tego widzieć. Oj, raz go w takim stanie przywiozłem do domu. Parę razy widziałem, jak upadł z domu. No dlatego mówię, ja to szef. A wiesz, co jest najgorsze? Zawór mu puszcza, jak wypije. Nie. Tym przyjemnym akcentem żegnam się ze wszystkimi. Nie chcę tego widzieć. A na treningu wiesz, co zrobić, jak przyjdzie, nie? Właśnie wiem. No, właśnie wiem. Będzie, wtedy mam argument, że mu przypomnę. No kurwa, weź to na klatę, piłeś, to masz. Nie żegnam się już z każdym z osobna. Pierdalam. A gdzie jest ten? Dobra, gdzie jest kolonoskopowicz? Do zobaczenia. A kolonoskopowicz? Gdzie jest? Nie dostał oficjalnego zaproszenia. A, i się obraził. Nie wiem, ja też nie dostałem oficjalnego, ale Nikola jest bardziej starodawny i chyba chciał bardziej takie oficjalne, nie? Na piśmie, a przynajmniej na poście. Ale też nie zostałem zaproszony, później zostałem tylko przypomniany, mi zostało, czy będę. Powiedziałem, no dobra, to też można, schowam to za plecy, żeby to nie promować. W ramach sprostowania powiem, że nie robiłem tego jakiegoś kusznego dużego otwarcia, żeby tam nie zapraszać jakichś zawodów, nie robić, bo stwierdziłem, że... Ale to serio, to nie jest, że zadzwoniłem, zaprosiłem, wiesz, że też rozumiem... Ja tak nie mam, ty tak nie masz, ale oni naprawdę tak mają. To nie jakoś złośliwie, tylko po prostu tak są wychowani. Dlatego też do nich zadzwoniłem, zaprosiłem, no ale on mówi, że ma jakieś plany. A drugi z zawodników jest we Wrocławiu razem z Mamedem Halidowym na KSW. KSW było wczoraj, ale tam zostali, tak. Dlatego też mówię, nie ma ich dzisiaj niestety, bardzo nam przykro, ale pojawią się niebawem. Ale też wyglądam, jakbym chlał do Pepsi, do Pupity, tak? No tak, to trener też się tu umyle. Tak, to się tak zmontuje, że wyjdzie, że trener pił. I gdzieś tam jak, wiesz, Herflan coś tym magią, tą kamery gdzieś, jak gdzieś się potknąłem, coś Herflan dogarnie, wiesz, ale nic ci nie uwierzy i tak. I zapomniałem paliwa dolać i muszę jechać chyba na stację. Chyba nie, bo jest gaz, a nie wiem, jak nie odpalić, bo chyba się ten... Tu jest stacja. Gdzie tu jest? A jakiś karnister? Nie, bo to sobie państwo... Ty, to może go popchamy go do na stację. Nie, bo to musi się kurwa ten... A ja wiem. Na razie nie zapalisz samym? Popchamy go. A ty umiesz tak się... Bo ja nie ogarniam tak aut. Idziemy, odcinek będzie teraz troszeczkę motoryzacyjny. Ja się trenerze znam na samochodach, ja to zweryfikuję wszystko. Chodź. No i dla mnie to paliwa. Chyba tak, zero. A mi się wydaje, że na samym gazie to ciężko, żeby... Ja się nie znam. Wiesz, jak to mnie się pytasz takie rzeczy, to ja jestem ostatnią osobą... Musisz chyba, wiesz, przycisnąć i trzymać cały czas i kręcić, nie? Ja tam nie jestem ekspertem motoryzacji, ale ja takiego komarka zalałem, że chciałem go odpalać kilka razy świecę. Nie znam się na samochodach, więc jak to może być. Bo coś tam z instalacją się popieprzy, nie wiem. Ale świetnie wygląda w środku. A to jest fabrycznie, czy zakładałeś to? To? Cześć. Nie, przy szybie. Pisarko? Nie. Nie, zakładałem, dużo tu dołożyłem po górę głupoty. A to jest jaki motor? 0,9 litra. Udurwiony. 90. Nie, się zbiera dobrze. Wiarę. To jest fajna skrzynia, nie? Jest DSG normalne. Roleta na guzik. Tak, ale trzeba te belki założyć ręcznie. Bo te belki ściąga, żeby jeszcze było bardziej kapie. Ale fajnie, fajnie. Ja lubię takie nietuzinkowe rzeczy, wiesz? Fajnie, świetna fura, gratulacje. Dzięki. BMW, nie? Nie, to robił właśnie Mercedes właściwie. A, Mini jest BMW. Tak, Mini jest BMW, no. Fajnie, świetnie. Brabus, zobacz. BR, Abus. Nie! Ja projektowałem ten pakiet stylistyczny. Fajny klimacik, szerokiej drogi, nie? No, trzymać. Teraz butelka jest potrzebna i nóż. Dobrze, że
Wy się znać na tym, na autach, bo ja bym stanął, no może nie rozpłakałbym się, ale bym był w dupie. Byś wezwał asystansa i... Nie wiem, czy to jak asystans, że coś takiego, to nie chyba. No weterynowaczny. No chyba tylko. Znaczy ja zadzwoniłbym po kogoś znajomego, żeby ogarnęli to. Dobra, lej ktoś. Dzięki. To jest kurde niesamowita operacja. Patyk, butelka i karwat z karnistrem. Kurwa, tego nie było. Dawaj, tego jeszcze, wszystko było, ale tego jeszcze internet nie widział. Cipsa, dziękuję ci bardzo, przyjacielu. Zaraz pizza przyjedzie, nie opiecha się pizzami. Ty długo do pizzy robią, co? Kurwa, półtorej godziny kazali czekać. Czyli co, nie pojedzie? Proszę się wypowiedzieć przed kamerą to, co pan przed chwilą powiedział. Ale wy dobrego paliwa kupiliście, w te ropy tam je nalali. No. Czyli uważasz, że ja z trenerem to debile? Nie mówię, że debile, no ale... No nie, no tak zasugerowałeś. Nie, no ale wiesz... No, ale nie ma, się przekażę było, trenerowi w sobotę na pewno... Było czuć Adelina. Ale ty o samochodzie... Ale trener jeździł 3 dni i nie wiedział, że paliwa trzeba nalać. No, trener... Może podpadłem akurat już, ale no co? No trener nie zna się na motoryzacji, tak samo jak i ja, no, gdzieś tam nie... Ja się pytam, czy dobrego sprzętu nalaliście, bo u Kopra tylko lejesz diesel. No to może tutaj też żeś tak... Że się czepił tego Kopra, kurwa, strasznie. No. Dobra, dziękujemy za obejrzenie odcinka, na razie, cześć.